Witam Państwa bardzo serdecznie. Dziękuję za możliwość spotkania. Dziękuję, że Państwo tak licznie przyszli. Chciałbym Państwa zachęcić, żeby Państwo siedli z przodu, ale tutaj już też nie ma miejsc. Przed chwilą byłem w Rzeszowie. Jestem teraz w Tarnowie. Przepraszam za taką późną godzinę, ale chcieliśmy oba ta miasta dzisiaj połączyć. Jutro będę w Kielcach i w Radomiu. Proszę Państwa, to jest też taka forma przygotowania się do wyborów samorządowych. Nie wiemy do końca, kiedy one będą. Zakładam, że będą w terminie, ale nigdy nie wiadomo, co Kaczyńskiemu do głowy strzeli. W związku z tym trzeba być gotowy na wariant wcześniejszy. Czyli oznacza to, że trzeba mieć kandydatów na prezydentów miast, doradców, przygotować programy dla poszczególnych miejscowości, województw. Ale mogę powiedzieć tylko tyle, że tak naprawdę to, co się dzieje w tym momencie w Polsce, powoduje, że plan, który mieliśmy na najbliższe lata, musieliśmy trochę zweryfikować. Przypomnę, powstaliśmy półtora roku temu jako ugrupowanie, które uważało, że w Polsce można zorganizować nasz kraj lepiej za te same pieniądze, czyli usprawnić funkcjonowanie państwa, doprowadzić do tego, że fachowcy nami rządzą, a nie Misiewicze. Można doprowadzić do tego, że w ochronie zdrowia te kolejki albo znikają, albo są dużo krótsze, że edukacja może być dla ucznia, a nie dla ministra, że może być prawo skonstruowane w ten sposób, że przedsiębiorcom naprawdę jest łatwo funkcjonować i skupiają się na tym, jak się rozwijać, że pomoc społeczna trafia tam, gdzie powinna trafiać, a nie jest nadużywana. No mogę powiedzieć tylko tyle, że to wszystko musiało być w tym sensie odłożone na bok, bo mamy do czynienia z partią, która tak naprawdę psuje nam fundamenty państwa. Nie chcę za dużo dzisiaj mówić o PiS-ie, bo tak naprawdę ważne jest to, jak doprowadzić do tego, żeby wygrać z nimi wybory, a potem jednak wykorzystać ten moment, kiedy ta wygrana zaistniała. Ja pamiętam rok 97, jak AWS doszedł do władzy z Unią Wolności. No i niestety brak spójnego programu w ramach AWS-u doprowadził do tego, że po 4 latach to ugrupowanie zniknęło ze sceny politycznej. Czyli brak takiego uzgodnienia, szerokiego uzgodnienia programowego powoduje, że potem są problemy z realizacją podstawowych elementów programowych. Proszę Państwa, ale powiem tak, jak przejmuje się władzę, to trzeba mieć dokładny rejestr tego wszystkiego, co PiS zepsuł. W związku z tym ta lista jest bardzo długa, cały czas niestety rośnie, ale ja na kilka rzeczy chcę zwrócić uwagę. Po pierwsze, no sądy muszą być niezależne. Oczywiście sądownictwo wymaga reformy, przyspieszenia procesów, żeby były rychliwe i sprawiedliwe, ale muszą być niezależne. Dzisiaj mamy poważne wątpliwości co do tego, czy one będą niezależne po wszystkich zmianach, które PiS wprowadza. Przypomnę, ostatnio wprowadza dyrektorów do sądów, którzy będą podlegli ministrowi sprawiedliwości. Prokuratura musi być niezależna. Ja nie wiem, jak Państwo teraz postrzegają prokuraturę, ale jakoś ja już w tym momencie nie mam zaufania, że ona jest niezależna. Jest w dużym stopniu pod wpływem tego, co chce i w danym momencie myśli Zbigniew Ziobro. Trzeba będzie wyrzucić wszystkich Misiewiczów ze spółek Skarbu Państwa. Mamy króla Misiewicza, ale mamy też kolejnych Misiewiczów na piętro niżej, dwa piętra niżej i tego jest cała masa. Co więcej, najgorsze są takie małe Misiewicze w poszczególnych miastach, powiatach, które są niewidoczne. Kto zostanie wicedyrektorem jednego urzędu, drugiego urzędu, prawda? I to jest wszystko jednak na poziomie tak niewidocznym już z poziomu centrali, że dużo trudniej będzie to potem wyeliminować. Proszę Państwa, trzeba będzie wyczyścić prawo ze wszystkich tych przepisów, które utrudniają życie przedsiębiorcom. Dzisiaj Morawiecki mówi, że będzie tak naprawdę pomagał, a wiemy dobrze, że przeszkadza w większości polskich przedsiębiorstw. W związku z tym, że podatki idą słabiej niż miały iść, są urzędy kontroli skarbowej i szukają na siłę dochodów. Myślenie ich jest takie, że jak prowadzi się wysoką karę, czy dożywocie, przepraszam, nie dożywocie, tylko 25 lat za niepłacenie VAT-ów, to wpływy z VAT-u będą wyższe. Proszę Państwa, na tej zasadzie to można dożywocie prowadzić i będą jeszcze wyższe, prawda? Dobrze wiemy, że to w ten sposób nie działa. Proszę Państwa, i ostatnia rzecz, a to akurat w kontekście tego, co się dzieje, zaraz zrobię dygresję. Chciałbym, żebyśmy mieli normalne, przyjazne stosunki z Unią Europejską, z krajami Unii Europejskiej. Dzisiaj Polska jest najbardziej samotna od 28 lat. My nie mamy de facto żadnych sojuszy. Znaczy mamy jeden węgierski, bardzo miły, fajny, ale to nie jest sojusz, na którym można budować. Dlaczego o tym mówię? Rząd PiS-u postawił na Wielką Brytanię,
wyszła z Unii, pokłócił się z Niemcami, teraz próbuje odbudować te stosunki z Francją i tak naprawdę, proszę Państwa, my nie mamy żadnych poważnych sojuszy w Europie. Akcja z Donaldem Tuskiem wydaje mi się, że wyłącznie obniża wiarygodność tego rządu. Ja tylko skomentuję tego sojusza włoskiego, no bo ja już dwa tygodnie słyszałem, że będzie jakaś akcja z nim, tylko nie widziałem do końca, czy chodzi o Tuska, czy chodzi o Waszczykowskiego. To, co się stało, to nie jest poważne. To jest wrzucenie nazwiska Polaka na potrzeby, moim zdaniem, wewnętrzne, żeby PiS mógł powiedzieć, no jak to, my chcemy Polaka, tylko innego. Prawda, że można było wytłumaczyć Polakom, że to nie jest tak, że oni chcą zablokować wybór Polaka na to stanowisko. Oczywiście dla mnie nie jest zrozumiałe do końca stanowisko Platformy, bo ten Stariusz Wolski z Platformy teraz nie odbiera telefonów. Słyszeliście Państwo, tak? Nie odbiera telefonów, no to, no moment, albo weź jest poważny, albo nie. No jeżeli zagrał z PiS-em, no raczej, jak ktoś nie odbiera telefonów, to raczej potwierdza i zaprzecza, no to uważam, że albo się go zawiesza, albo go się odwołuje, nie, bo sytuacja musi być czysta, prawda? Nie może być tak, że on sobie teraz rozgrywa własną grę, moim zdaniem z niekorzyścią dla Polski. W Brukseli niestety jesteśmy postrzegani jako dziwny kraj. Proszę Państwa, my tracimy niesamowitą możliwość odgrywania silnej roli w Unii Europejskiej, bo Włochy są osłabione, Hiszpania jest osłabione, można by, Polska byłaby takim naturalnym krajem do podejmowania ważnych decyzji europejskich. A dla nas to jest ważne, bo jak jesteśmy silni w Europie, to jesteśmy silni wszędzie, silni również wobec Rosji. Proszę Państwa, druga kwestia, no musimy być konsekwentni. Nie może być tak, jak za poprzedniego rządu, przypomnę, Zbigniew Ziobro mógł stanąć pod Trybunałem Stanu. 5 głosów zabrakło. Pamiętacie? 5 osób nie przyszło. Nie dotarło, zapomniało, pomyliły mi się terminy. No nie wierzę w to, że to było przypadkowe. No proszę Państwa, jesteśmy teraz w parlamencie i widzimy, jak ci z PiS-u pilnują głosowań. Czy tam, gdzie chcą wygrać, wygrywają, bo mają większość. W związku z tym tutaj trzeba sobie postawić takie mocno zobowiązanie, że ci, którzy łamią prawo, nie przestrzegają procedur, którzy muszą ponieść konsekwencje prawne wszelkie. Znaczy uważam, że zarówno Ziobry, jak i Kamiński zostawiają odciski palców wszędzie, gdzie w te palce ładują. Mówię o prokuraturze, o CBA, o wszystkich tych elementach. Proszę Państwa, zobaczymy, co będzie z tym wypadkiem Beaty Szydło pod Oświęcimiem. No bo matka tego Sebastiana w dzień po tym wypadku zgłosiła się do obecnego tubarka Sowy z prośbą o pomoc. Pomoc w tym sensie, że my nie mówimy, czy on był winny, czy nie, ale chcemy, żeby on miał szansę, ten chłopak, w starciu z machiną państwa. Ewidentnie Błaszczak wciskał kity, prawda? Mówi nieprawdę. Proszę Państwa, no nie wiem, no każdy z nas, kto jeździ samochodem, to raczej sądzi, że to nie było 50 na godzinę, nie? Ten samochód, jak ma 50 na godzinę, to raczej nie wygląda tak po zderzeniem z drzewem, szczególnie, że to jest opancerzone Audi, który wjechała pani premier. W związku z tym, no też my zgłosiliśmy do CBA inną kwestię ostatnio, mianowicie kwestię związaną z wycinką drzew. Proszę Państwa, Szyszko ma duże połacie ziemi. Minister Szyszko. Ja nie sugeruję, że on zarobił, tylko ja bym chciał to sprawdzić. Jak to było z tą ustawą o drzewach? No ten, kto wiedział, że ta ustawa będzie, mógł kupić ziemię w grudniu, zalesioną, a dzisiaj ta ziemia jest zupełnie, ma inną wartość, tak? Bo jak się wykaszuje drzewo, okaże się, że deweloperska, czyli podbudowę. Proszę Państwa, są miejsca, w których to może być 10-krotna przebitka, 20-krotna. Chcę też wiedzieć, czy minister Szyszko przypadkiem na tym się nie wzbogaci. To jest wykorzystanie wiedzy, własnej wiedzy, czy działanie internetu. To jest naprawdę konflikt interesów, czyli nie powinien działać w ogóle w swoim interesie. No nie, zgłosiliśmy to do CBA, ale chyba pierwsza odpowiedź Kamińskiego było, że tą sprawą się na razie nie będzie zajmowali, bo ten dyrektor jest na urlopie. To pokazuje powagę urzędu. To są wszystko nierówne traktowanie prawa. Wracam też do tego wypadku, dlatego że przy okazji chcę podkreślić, że pani premier miała pretensje do naszego posła Marka Sowy za to, że on pomaga chłopakowi. Że to bezczelność, bo wykorzystuje tragedię dla działalności politycznej. Ja przypomnę, rolą posła jest pomaganie. Jeżeli ktoś dzwoni i prosi o pomoc, to tylko to, co się stało, to zostało to nagłośnione, chłopak dostał wsparcie prawne i czuje się bezpiecznie w tym całym mechanizmie walki z państwem. Proszę Państwa, widzę, że część z Państwa ma około 20, 27. Niektórzy tylko są starsi.
Ja też miałem 21 kiedyś. Miałem 17 lat, jak zrobiłem prawo jazdy. I wyobraźmy sobie, ja jeździłem maluchem, Seicento to jest odpowiedni malucha za tamtych czasów. No to wyobraźmy sobie, każdy z Państwa, że powodujemy taką stróżkę i okazuje się, to premier był, nie? Rządu. No to już Państwa, każdy z nas jakby trochę wpadł w panikę, prawda? Jeszcze w nocy, wieczorem. I byśmy się czuli co najmniej niepewnie. Jeszcze przesłuchanie, prawda? Podpisz to. W związku z tym, ja sobie sam mogłem siebie wyobrazić w takiej sytuacji. Ja się nie dziwię, że ten chłopak trochę wpadł w panikę. Chcę powiedzieć tylko tyle, że bezczelnością ze strony rządu jest sugerowanie, że pomoc jest działaniem politycznym, bo taka jest rola posła w moim przekonaniu. Apelowaliśmy o to, żeby pani Beata Szydło powiedziała wszystko, co było. No i zobaczymy, na ile mówiła prawdę, a na ile tak naprawdę kłamała. Mówię tylko o tym, że ci wszyscy, którzy nadużywają władzy, takie nadużycie władzy muszą być piętnowane. Proszę Państwa, jak nie będą, to będzie zachęta dla kolejnych, żeby robili to samo. Czy przyzwolenie zawsze oznacza, że można pójść na krok dalej? Pamiętacie 2005-2007? No, a teraz idą ostrzej. Niestety jest trochę też tak, że Unia Europejska jest winna, bo Kaczyński dokładnie kopiuje wszystkie rozwiązania Orbana. Naprawdę. To znaczy patrzy, co przeszło, jak się ludzie zachowali, jak zachowały się instytucje europejskie i robi to samo. Czyli przyzwolenie jest najgorszym rozwiązaniem z możliwych. W związku z tym trzeba dać mocny sygnał, że tego typu sprawy, jak łamanie prawa, spotkają się z konsekwencjami. Po trzecie, dobrze będzie sprowadzić takie zasady, które zapobiegną sytuacji, w której jedna partia może aż tak jakby zdominować państwo i uważać się tak naprawdę za suwerena. Że, proszę Państwa, to kto to powiedział? Morawiecki 2 tygodnie temu, że państwo jest, że ponad prawem jest suweren, tak? A wiecie, kto jest suweren? Czyli ci, co zagłosowali na PiS, dali PiSowi władzę, a szefem PiSu jest Kaczyński, czyli Kaczyński jest suweren. No tak, oni tak myślą. Oni tak myślą, a najgorzej jest to, że jak to wierzą. Jak ktoś to wierzy, no to może doprowadzić do sytuacji, w której idzie dużo dalej niż przyzwoitość by. Mi chodzi o takie kwestie jak bardzo jednoznaczny trójpodział władzy, żeby nikt nigdy nie mógł zarządzać sądownictwem. Uważam, że w większości przypadków brakuje jakiejkolwiek konsultacji, PiS mówi o konsultacjach społecznych. Ustawa o drzewach jest jednym z tych przykładów, ale teraz jak się konsultuje, to takie kwiatki wychodzą, a nie potem się okazuje, że Kaczyński wpadł na pomysł, że tam mógł być lobby. I ostatnia rzecz, jako ekonomista to mówię, my zaproponowaliśmy ustawę o zrównoważonym budżecie. Uwalili to w podkomisji, większość naszych ustaw uwalają. Ostatnio też ustawę smogową uwalili. Bo oni uwalają ustawy, wszystkie ustawy opozycji. Ale chcę powiedzieć tylko tyle, że to jest ważne, żeby zapobiec nadmiernemu zadłużaniu się państwa. Kaczyński lekce sobie waży gospodarkę. Jemu się wydaje, że jak on tak powie, to będzie. To była ustawa, która mówiła, jak jest rozwój gospodarczy, to jest nadwyżka, jak jest powolnienie gospodarcze, to jest deficyt. Średnio mamy równo, czyli dług nie rośnie. I takie zasady chciałbym wprowadzić po to, żeby była Polska była krajem bezpieczniejszym. No, na przykład po wojnie w Niemczech dużą wagę przykładano do tego, żeby nigdy nie wróciła inflacja. No, jedna z przyczyn dojścia Hitlera do władzy była hiperinflacja. No i kryzys gospodarczy. Gdy się dwa czynniki złożyły, no to w tym momencie ludzie chcieli szybkich, jasnych, prostych rozwiązań. W związku z tym oni wyciągnęli wnioski z historii, prowadzili niezależny bank centralny i w Niemczech dużą wagę przykłada się do tego, żeby nigdy nie była wysoka inflacja. Prawda? Mają na tym punkcie traumę. No i chodzi o to, żeby po takich Kaczyńskich też wyciągać wnioski i doprowadzić, żeby tego typu zakusy, jakie ma Ziobro czy Kaczyński, czy po sądownictwo, żeby nigdy się już więcej nie wydarzyło. Ja, proszę Państwa, nie wystarczy być antypisem, bo Polacy chcą mieć jednak nadzieję. I ja to mówię już od kilku tygodni, ale to powtórzę tu w Tarnowie. Bo mnie pytają często, jak chcemy wygrać z PiS-em. No, dzisiaj mamy elektorat, w którym wymieniamy się z Platformą Obywatelską. Tak? Czyli to jednak jest albo do nich przepływa od nas, albo od nich do nas. Ale on w ostatnim roku jest stały, to znaczy nie powiększamy go. I to jest pytanie, jak go powiększyć. Skąd wziąć? Jak przekonać tych, którzy na nas nie głosują, gdzie oni są? Proszę Państwa, no, smutna wiadomość jest taka, że oni są w PiS-ie. Ale to są ci, którzy głosowali na PiS w wyborach parlamentarnych. Nie wszyscy głosowali z głębokiego przekonania. Niektórzy zagłosowali po prostu, raz. Ważne jest to, żeby ich nie atakować. Znaczy, nie mieć do nich pretensji takich na zasadzie, jak ty mogłeś to zrobić, ty idioto. Prawda? Czyli bardziej wysłuchać, dlaczego to zrobiłeś.
może jednak porozmawiamy o tym. Ja mówię o tym, że trzeba ich przytulać. Trzeba ich przytulić, dlatego że każdy ma prawo w życiu zabłądzić, prawda? Ważne, żeby tą korektę dokonał. Ja pamiętam, że byłem parę miesięcy temu niedaleko stąd, w Nowym Sączu, na jakiejś tam wieczornej imprezie i podszedł do mnie chłopak 42 lata, rozpoznał, bo chociaż ciemno było, i mówi, że rozważał głosowanie między nami a PiS-em w wyborach parlamentarnych. Pytanie, jak to jest możliwe jakby między nami a PiS-em, ale on mówi, że on po prostu chciał zmiany. Rozumiecie Państwo, on chciał zmiany, w związku z tym on nie zagłosował na PiS z głębokim przekonaniem, tylko przed moment wyborów i taki człowiek jest do przekonania i nie obrażamy się na nich. Proszę Państwa, nie możemy, bo jak powiemy, ty idioto, jak ty mogłeś, popatrz, zaprzeciwy mam, to on zacznie tłumaczyć, że my też zrobimy z nim porządku, prawda? I będzie ruch między nami. Cała strategia Kaczyńskiego polega na tym, żeby wybudować ruch między Polakami, żeby on był na stałe. W związku z tym dzięki temu ma cały swój stały elektorat. Na to nie możemy pozwolić. Musimy przekonać te osoby, które raz zagłosowały na ten PiS, do tego, żeby pomyślały o tym, że pobłądziły i dać im alternatywę. Ale dla nich mówienie, że PiS jest zły, to nie jest rozwiązanie. One muszą otrzymać nadzieję na to, że może być lepiej, że mogą być konkretne rozwiązania. W związku z tym dla mnie nie wystarczy być antypisem, trzeba być, dać Polakom nadzieję na lepsze, na to, że można więcej zarabiać, że nie musi być krajem, gdzie wynagrodzenia są zawsze najniższe, a tak niestety jest, bo dotychczas konkurowaliśmy niskimi kosztami pracy. W ochronie zdrowia naprawdę pacjent może być najważniejszy. Zupełnie coś innego chcemy robić, niż robi Radziwiłł. Wiecie Państwo, co oni chcą zrobić. Czyli de facto wywalają prywatne szpitale, nie będą im dawać kasy. Oprócz tego chcą prowadzić stawkę ryczałtową, czyli wszystkim tak samo. W związku z tym wrócimy do systemu de facto, takie miało miejsce w PRL-u. Ja nie chcę powiedzieć, że ten system jest doskonały dzisiejszy, bardzo wymaga wielu zmian. Są takie kwiatki jak podstawowy kwiatek, że opłaca się trzymać zdrowych w szpitalu, a chorych nie. Wiecie Państwo, że najlepszy pacjent z punktu widzenia